Halo moi drodzy, witam serdecznie, kolejny film i dzisiaj będziemy reagować na śmieszne filmy. Dawno tego nie było, a przede wszystkim nie możemy się zaśmiać, przyjaciele. Będziemy reagować na jakieś śmieszne TikToki, także liczę na to, że nikt się nie zaśmieje z nas, bo wtedy przegrywamy. A możemy następne filmy nagrywać z jakimiś karami na przykład, zobaczymy. Zależy od was, co będziecie chcieli, także piszcie w komentarzach różne pomysły i wezmę je pod uwagę. Dobra, tablecik w dłoń widzowie, łapka musi być stawiona z subskrypcją. W ogóle dziękuję za 1,5 miliona subów już. To naprawdę miło, i zerknijcie na moją nową nutę. Zaczynajmy. Ale widzowie, jeszcze przed odcinkiem chcę wam polecić pewien serwis cashback, a mianowicie Letyshops. Pozwala nam zwrócić część naszych wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Jak to działa? Polecamy użytkownikom sklepy, z którymi współpracujemy, i za każdy zakup przez naszą stronę sklep płaci nam prowizję, którą dzielimy się z użytkownikiem w postaci cashbacku. Może pokażę wam te gorące cashbacki, one są w taki sposób oznaczone z tymi czerwonymi zakładkami. Jak widzicie, mamy możliwość nawet razy 12 większy procent po prostu zwrotu dla nas pieniędzy. I aktualnie mamy takie sklepy, ale to się zmienia co jakiś czas, dlatego warto po prostu być na stronie i zerkać co chwilę, jakie sklepy się pojawiają w tych gorących cashbackach. Najlepsze oferty szybko znikają przez po prostu duże zainteresowanie. Jak widzicie, najgorący cashback to jest Allegro albo aktualnie Zooplus. Zalogowanie do Letyshops jest naprawdę bardzo proste i polecam wam również zainstalować wtyczkę do Letyshops, gdzie automatycznie wam pokazuje, gdzie jest dany cashback, na jakiej stronie, gdzie coś kupujecie po prostu. Wystarczy kliknąć dodaj do Chrome. No i wszystko mamy. A sklepów z cashbackami jest naprawdę mnóstwo, także każdy dla siebie coś znajdzie. Ogólnie zwrot po prostu pieniędzy z cashbacku wraca wam na konto na Letyshops i możecie wypłacić to albo na PayPala, albo zwyczajnie na swoją kartę. Wejdźmy sobie na przykład na Allegro. No i mamy gorący cashback i aktualnie przechodzimy na Allegro. Widzowie, mamy lato, to na przykład dmuchany basen ogrodowy, niech będzie, dodajmy do koszyka. Także widzowie, naprawdę jest to bardzo proste w obsłudze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Letyshops, macie linki w opisie. Okej, dobra, coś czuję, że to jest jakiś prank z ciałem, które nagle sobie wstanie. Tak przynajmniej obstawiam, sobie to położę tu pięknie. Lecimy z odcineczkiem, nie można się śmiać. Mogę się uśmiechać, ale śmiać się nie mogę. No i zaraz powstanie. No, ja osobiście zrobiłbym tak samo jak oni. No, nie wytrzymałbym. To tak jakby trup, wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie i nagle trup wstaje. Martwa osoba sobie wstaje. No przecież to jest taki szok i... No, jest to mocne. Okej, to obstawiam, że też jest jakiś prank. A, to jest... Fany moment w jakimś domu strachu. O kurde, on... Czy on przestraszy gościa, który ma straszyć? A nie, on wszedł razem z nim i on nie wiedział. Dobra, już myślałem, że troll... Dobra, nieźle. Część pierwsza. Aha, no dobra, no było wiadome chyba, nie? Okej, no nawet nie chcę na to patrzeć, co on tam zrobił. Dobra, to jest jakiś fake troll. O kurde. To jest dobry troll. Ja bym się przestraszył. To w sumie jest nagi prank z moim chłopakiem. Okej. A, czyli założy po prostu ręcznik na sukienkę i on jej zrzuci. Strasznie te wszystkie piosenki mają prawa autorskie, więc nie mogę ich puszczać. Ja mam kamienną twarz, widzowie. Ja się dzisiaj ani razu nie zaśmieję. Zobaczymy, czy wy się zaśmiejecie. Nie wiem, czy to będą śmieszne TikToki. Napisałem fany TikToks, także zobaczymy. Czemu ona się ubierała przy nich? To jest... Jezu, każdy to widział. Dobra, jaki fake troll, nie? Czy coś się wydarzy tu w końcu? Boże, i czy oni gadali przez cały czas to samo? Boże, ten troll był tak słaby. Mięśnie. Ja mam karabiny. Słek. 5 milionów lajków. Kurde, no. Kurde, biedny, czemu go tak nawalają? Co wy, o co on wam zrobił? To jest grane. Okej. Dobra, nieźle. Ała, nie! Co? Już mógł się udławić. Biedny zwierzątka. Ja się nie śmieję. Nie. Biedne zwierzątka. To jest jakaś, wygląda jak jakaś reklama. Czemu to jest jakaś reklama? A, i dziewczynka, ona sobie siądzie obok tego pana. Wolne miejsce, super. I co? I co te dzieci będą? Co to jest za reklama w ogóle? Zatyczki do uszu mu daje obca osoba. Aha, że ona będzie się drzeć o nie dzieci. Dobra, 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 next. Jeden na godzinę. Okej, okay. Dwa na godzinę, nic takiego. Trzy na godzinę.
Zaczyna się młyn. 4 na godzinę. O kurde, to jest jeszcze takie spokojne. 5 już będzie. Okej, okay, ale to niszczysz. To jest tak niszczona ta bieżnia. O kurde, ale to będzie ból, jak ona spadnie. Ała! 8 na godzinę. 9. Okej. Okay. Na 16 zrobi salto, bo 16 to jest max. Ała! No i tyle, nie było więcej. O, diabełki, zrobiłem też takiego trolla. No, to jest taki troll nie zagrażający życiu. Ale można się przestraszyć giga. No dobra, po prostu krzyknął. O Boże, fuj! Że tam Nutelle dali. Fuj, Boże, co to jest? O nie, jeszcze konia uwali, to jest koń, tak? Czemu uwaliliście go czekoladą? Nie podoba mi się, nie podoba mi się ten troll. O Boże, jaki krzyk! Już mi się niedobrze zrobiło. Nie zaśmiałem się chyba ani razu jeszcze, więc git, nie? Dobrze mi idzie. Okej, okay, nie no, super, super troll. Co te TikToki? Dobra, kolejne ustawione rzeczy, że niby dzieckiem rzucił. Dobra, ustawione, powiedział po prostu, że hejtuje dzieci, nie mogę. O, zwierzaczki! Nie doskoczył sobie. Nie wyliczył. Śpiący piesek. I myk. To było zaś... To nie było zaśmianie się. Nie. Aha. Dobra, zwierzaczki, dajcie mi coś. O, to może być dobre. To może być dobre. Z ukrytej kamery, prawda? Nagrywa tatę. O kurde. Nie, no tyle wody wylewać? Co jest grane? Czemu on dalej? Dlaczego? Co za głupota w ogóle? Co to był za filmik? O! O kurde. O, ale dobre! Uciekł. Ale zarąbiście to... Wystraszył gościa, ale to jest najlepsze, że można wystraszyć osobę, która straszy w tym domu strachów. Kozackie. Dobra, już wiem, że to... Już wiem, że to nie będzie fajne. Okej, okay, chłop sobie wiąże... A, że co, że ma stringi. To, te trolle, co teraz oglądaliśmy, to są takie trolle z lat, nie wiem, 2010, naprawdę. O Boże, zapłaciłem za to 5 dolarów, współczuję. O, znajdzie. Ale bo on czuje. Jaki słodziak. O nie! Oj, co teraz? Jezu, jaki biedaczek, jak on patrzy. Nie, to nie jest myśl, to nie ma nóg. Ha, ale on nagrał to, ma dystans do siebie. Ej, to jest dobre. Znaczy wiadomo, że jest ustawione, ale to jest... To się może nawet udać normalnie, widzowie, nie ustawiając. O Boże, nie rób tego, bo barierka walnie. No, dam radę, ale ja bym się bał, że to barierka walnie. Kurde, co jest tak dużo rzeczy z tym? Ja bym nie dał rady w takim domu, nie? Other day at the ATM. Kasa. Okay, $100. Gdzie wy... Aj, tu będzie kasa. No, takie na spoko. Nie, o kurde, sumo! Ała! O nie, kot zniszczył MacBooka. Ale to słowa matryca widocznie, widzę, że kot tak, no. Kocham moje drzwi. Fajne drzwi, naprawdę fajne drzwi. A tu co się dzieje? O kurde. Co tak jest wodowane?
Wygląda jak ten, jak podwodny statek. Co się tu dzieje? To jest zarazem fajne i przerażające trochę. Nie. No poleci, czemu to ma 9 milionów lajków? Ja wiem, da radę piwko utrzymać, ale to mają być śmieszne TikToki, halo. O, coś polskiego, dzień dobry. Posyłeczkę mam tutaj dla was, nie? O kurde! Słyszał pan, że tu zginął chłopak jakieś 100 metrów stąd. Ten listonosz 4 lata temu. Ktoś go zaszlachtował nożem. Słyszałem, a nie wiem kto. Ja bym był, to bym pomógł. Ja się tam nie boję. A czemu się pan nie boi? Nie jest pan wielkoludem. To zna się na sztukach walki. Coś nie coś potrafię. Co? Coś nie coś potrafię. Potrafi pan? Ale co, sztuki walki? Nie. O kurde! Matko jedyna! To pan ćwiczy? To z mnie coś potrafię! Ja się nie chwalę, ja mam talent! Słyszał pan... Skąd się tacy ludzie biorą? Digły widły! Jaki pościg! Jaki pościg! Po prostu... Ile on tak będzie robił jeszcze? Diagnoza choroby facet. Kleja coś na samochód. I co? A, kamerka cofa... wygląda jakby była zniszczona. Widzowie, my tych TikToków wystarczy. Chyba się nie zaśmiałem ani razu. Chyba na pewno, widzowie, także będę musiał przygotować troszkę lepsze TikToki, ale niektóre były zabawne, ale niestety kamienna twarz została zachowana. Mam nadzieję, że wy również nie pękliście. Papeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał tam na dole. Trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach. Może z oglądania TikToków? Zobaczymy. Na razie, chłopaki.